Siema, siema widzu, dzisiaj bardzo dobrze się przygotujcie, bo dzisiaj to, co zobaczycie, to jest combo, którego nigdy nie spodziewałem się, że wam pokażę na tym kanale, czyli pierw obejrzymy sobie piosenkę Karolka, a potem obejrzymy lub przesłuchamy sobie piosenkę Najmana. Są to dwie barwne postacie na polskim internecie, więc sądziłem, że idealnym pomysłem jest przesłuchać ich piosenki, które wyszły w sumie w podobnym czasie, razem na jednym odcinku. Pokomentować, oczywiście nie pośmiać się, bo raczej nie będą śmieszne, będą bardzo poważne i dobre. Tego się spodziewam po nich. Tym bardziej, że Karolek nagrał o czymś tak poważnym jak Poppy Playtime, piosenka by Karolek. To może się skończyć tylko w jeden sposób, chyba że będę jakoś mega bardzo zaskoczony. Ale ty za to, widzu, możesz być zaskoczony, bo dzieje się coś ważnego. Uwaga! Wbijaj i graj w Shakes and Fidget. Darmową grę dostępną na przeglądarce, iOS, Androidzie, a nawet i Steamie. Dlaczego? Bo macie limitowany czas, aby użyć kodu ZEBO56 i otrzymać darmowe 56 grzybów. Dodatkowo potkę życia, która daje 25% więcej HP oraz premium wierzchowca, który przyspiesza questy. Możecie ten kod użyć tylko do 20 poziomu oraz tylko na W56, czyli nowym serwerze, który dosłownie godzinę temu wystartował. Dodatkowo, jak dobijecie 10 poziom, to ze względu na event Hellovator możecie użyć kod ZEBO podłoga HELL, a otrzymacie dodatkową potkę życia, 100 klepsydr i 25 kluczokart. Shakes and Fidget to jest dla mnie gra dzieciństwa, progresujesz, levelujesz, napierniczasz się z ludźmi na arenie, przy okazji możesz mi wpierniczyć, ale wątpię, że dasz radę, robisz questy, robisz lochy, dochodzisz do gildii, dlatego pamiętajcie, kod ZEBO56 oraz ZEBO podłoga HELL korzystajcie póki możecie i zacznijcie swoją przygodę w Shakes and Fidget bonusami, o których ja mogłem pomarzyć 10 lat temu. Wszystkie linki w opisie. No i dobra, pierw możemy przesłuchać tą piosenkę Karolka, bo bardzo mnie ciekawi. Pani Longlegs, Poppy Playtime, Kissy Missy, zapamiętaj, Hagi Wagi, Banzo Bunny, PJ Gąsienica, stary. Lata 30, Playtime Corporation, zatrudnieni ludzie, praca jest pod ręką. Okej, oprócz tego stylu czytania zamiast rapowania lub śpiewania, to co zauważyłem, to jest to, że ten tekst jak zmienia kolor, żeby wiecie, to było karaoke, jakby ktokolwiek miał to śpiewać wraz z nim. To karaoke jest w ogóle nie do jego muzyki, w sensie nie do tego, co on śpiewa. To jest totalnie źle zesynkowane z tym, jak to się powinno śpiewać. Niby ładnie, wszystko jak na tacy, dla dzieci produkowane. Będą zabawki, produkcja ruszyła i wszystko jest cacy. Nagle robotnicy tu zniknęli z pracy i można powiedzieć, zamknęli fabrykę, lecz ktoś musiał odkryć, że zabawki są żywe. Jezus, to mamy najgorsze kombo w tym odcinku. Mamy Dawida Czecha, połączonego z Karolkiem, a potem jeszcze będziemy słuchać piosenki Najmana. Na co ja się pakuję dzisiaj? A Karolek tutaj nie wiem, czy udaje, czy w jakim sensie to robi, że to Playtime udaje, że go jara, to Poppy Playtime, że go jara i w to chyba wierzy. Nie wiem, nie do końca to rozumiem, ale nie rozumiem też tego, że Karolek mówił, że jak się wprowadzi na swoje mieszkanie, do swojego domu, to już zmieni się, będzie sobą, już nie będzie tą postacią co kiedyś. A co teraz mamy? Dalej jest tą postacią co kiedyś, więc czy Karolek po prostu zawsze był tą postacią, którą kreował? Prawda, nie jesteśmy tu sami, to laleczka Poppy z rudymi włosami, razem z wami Longlegs, budzi zabawki, by straszne na ludzi szykować pułapki, że własny nie uciekaj, to dopiero początek, tu zabawa czeka, po drodze Kissy Missy może ci pomóc, a przecież mogłeś nie wychodzić ci stąd. Dlaczego zniknęli wszyscy stąd? Uciekajcie, bo zrobicie błąd, nie odwraca siebie i pod prąd, a za tobą mami Longlegs. Dobra, bo myślałem, że już umrę z nudów i cringe'u, dwa w jednym tak zwane, ale na szczęście zmienił troszeczkę tonację głosu, tak zaczął pseudo śpiewać, cokolwiek to było, więc to było w miarę okej, okay, nie wiem. Patrzę obiektywnie na to, ale się nie da. Zadaję sobie to samo pytanie, słuchając tą piosenkę. Nie użyję karty, o dorosły chłop udaje, że wierzy w jakiś Poppy Playtime, nie użyję tej karty, bo wiadomo, to jest jego content, nie? No ale kurde, no miał być progres z Banana Sprite Challenge, tutaj mamy degres trochę. On nawet cały swój kanał, w sensie no awatar zmienił na to całe Poppy Playtime, to Poppy Playtime to jest aż takie, kurde, znane za granicą, że oni chcą teraz to skopiować na polskim YouTubie, ale... Chyba to się jakoś mega nie ogląda, biorąc pod uwagę, że ta piosenka nawet nie ma jakoś mega dużo wyświetleń jak na piosenkę. Trochę mi szkoda tego Karolka, tak szczerze mówiąc, bo to jest człowiek, który już od tego właśnie Banana Sprite Challenge troszeczkę błądzi z tym kontentem. Raz robi to, raz tamto. Jedno trzeba mu oddać, ma determinację, ale ewidentnie no nie potrafi się jednego po prostu trzymać. I już tak zabłądził, że zamienił swój kanał na kuźwa kanał Dawida Czecha. Chcesz, ty Hagi Wagi, będzie chciał cię przytulić. Pamiętaj, ma zęby, nie daj się rozczulić. Nie, ja
nigdy się nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale ja już się nie mogę doczekać piosenki Najmana. Może tam jakiekolwiek emocje poczuję. U Najmana mamy piosenkę, która trwa 2 minuty do 44, a przez pierwszą minutę mamy wstęp. Wstęp do piosenki, gdzie po prostu nic nie jest, tylko beat. Życie to chwila, szanuj ją i pieść, bo być może jutro ciebie będą w trumnie nieść. Ja pierniczę, jeszcze tego brakowało, aż palca wsadziłem do oka, jak dotknąłem swojej twarzy teraz. Ja pierniczę. Najman mówiący coś o tym, jak drugi człowiek powinien żyć. No, pięknie. No, jeszcze nam tego brakowało w życiu w Polsce, na YouTubie. Najman, który zostaje coachem życiowym. Dekalog to nie mrzonka, ani nieczysta gra. Gdybyś tak żył, nie byłoby zła. Diabeł kusi co dzień każdego z nas. Nie daj mu się wciągnąć w jego czarny las. Śmieszy mnie to, jak często Najman próbuje z siebie robić takiego pseudo-gangusa, tak? Jak na przykład na tym teledysku, że wiecie, grają w pokerę, ci gangsterzy i w ogóle. A tak naprawdę chłop jest człowiekiem, który nie potrafi wygrać walki nawet z taksówkarzem. Prosty test. Widzisz swoją dłoń? Co nią dziś zrobiłeś? Dobro czy zło? Prosty test. Widzisz swoją dłoń? Co nią dziś zrobiłeś? Dobro czy zło? Co to w ogóle jest za tekst? Ale cieszy mnie jedna rzecz, że Najman potrafi utrzymać jedną prostą linię, nie? Jeżeli chodzi o jego poziom, czyli poziom dna. Bo taki sam poziom, jaki reprezentuje w oktagonie, swoją osobą, swoimi wypowiedziami, tak samo tutaj widzę, utrzymane jest to z muzyką. Życie jest jak poker, ryzykowna gra. Nie pójdzie ci karta, spadasz do dna. Ktoś napisał w komentarzu, niesamowite, nawet we własnym teledysku przegrać. Albo właśnie ten cytat z teraz, czyli życie jest jak poker, ryzykowna gra, nie pójdzie ci karta, to spadasz do dna. I na tym dnie pod 3 metrami mułu znajdziesz właśnie Najmana. Zastanów się nad tym, co w życiu ważne jest. Szczęście to chwile, wykorzystaj je. Życie jest jak poker, ryzykowna gra, nie pójdzie ci karta, spadasz do dna. Tutaj on pokazuje urywki z jego walk, gdzie widać, że no on dominuje, tak, co rzadko się zdarza i może to są dosłownie, nie wiem, 10% walki, ale pokazuje to 10% walki, jakby, nie wiem, on wygrywał wszystkie te walki. Zastanów się nad tym, co w życiu ważne jest. Szczęście to chwile, wykorzystaj je. Na tym polega rogatego gra. Jesteś niby w niebie, a w otchłań cię pcha. Chłop próbuje robić pseudo-gangsterkę, pokazywać, jakim to nie jest kozakiem, a śpiewa lub recytuje trochę jak tak, jak, nie wiem, jak w przedszkolu, jak pani z przedszkola udawała, że śpiewa dla przedszkolanków. No to no coś podobnego. Prosta prawda jest jednak takowa. Żyjemy tylko chwilę, po czym do czarnego wora. Świata nie ogarniesz, rządzących nim praw. To jest zbyt genialne, a może to gra. Dobro i zło, codzienne wybory. Nikt nie jest święty, nawet pastory. Mnie zawsze zastanawia przy takich piosenkach, co przechodzi przez głowę tych ludzi, którzy to wymyślają, wrzucają i sądzą, że to jest coś dobrego, że ludzie to będą słuchać, a nie będą im krwawić uszy. Naprawdę, mnie to tak ciekawi. No bo tak szczerze, zostaw lajka, jeżeli sądzisz, że to jest słaba piosenka, a zostaw dislike'a, jeżeli sądzisz, że to jest dobra piosenka. Zobaczymy. No mi się wydaje, że 99% społeczeństwa twierdzi, że to jest piosenka zła. Więc na pewno Najman ma kogoś wokół siebie, który mu może powiedzieć: ej, Najman, słuchaj, ta piosenka jest gówniana, nie wrzucaj tego. Tym bardziej nie trać swoich sił i czasu, żeby robić jakiś teledysk. A chłop tutaj stracił czas, żeby nagrać w studiu, poczekać na mixmaster, potem jeszcze nagrać teledysk, wrzucić to, rozpromować to. No po co? To jest trochę tak, jak ja bym na przykład, nie wiem, zrobił filmik z tego, jak sram, nie? I bym wrzucił to na YouTube'a, sądząc, że kogokolwiek to interesuje. Aczkolwiek w sumie moje stranie było bardziej interesujące niż ta piosenka, więc okej, jednak zły przykład. I smacznego dla każdego, który teraz je. Prawdopodobnie teraz to, co jecie, smakuje jak płatki fagaty. Szczęście to chwile, wykorzystaj je. Nawet na koniec mamy motyw romantycznej miłości Najmana z jego chyba kolegą czy coś, bo tam ewidentnie jest rączka na rączkę kładziona. W sumie to trochę taki happy ending, już rozumiem, co tą muzyką chciał przekazać Najman. Nie no, a tak szczerze, to serio, to było tak złe, dlaczego ja sobie to robię? Serio, ja nie wiem, po co ja to sobie robię. No kuźwa, pierw słuchamy piosenki Karolka, która jest tragiczna, a potem słuchamy piosenki Najmana, która jest jeszcze gorsza. Ja mam ewidentnie jakiegoś frika czy coś, jeżeli chodzi o torturowanie swoich uszu. No, bo to dosłownie robiliśmy dzisiaj. Ja wątpię, że ktokolwiek tak szczerze mówiąc przetrwał do tego momentu. Jeżeli tak, to weź napisz banan w komentarzu, to zobaczę, ilu was jest, jem, dam wam serce czy coś. Niech będzie, że stracę. Ja pierniczę, serio. Nie, dobra, musimy wrócić do jakichś normalnych tematów, bo Dawid Czech, potem piosenka Karolka, potem Najmana, to
To dla mnie jest za dużo. A ja rzadko to mówię. Dobra, widzu, zostaw lajka, żegnam się z tobą, miłego dnia, miłej cokolwiek tam masz do roboty, smacznego ci życzę i na razie.